Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku i praktycznie w nowej serii. Będzie to seria, w której będę pokazywał fabryki, w których robię zakupy, fabryki, z których robię wysyłki i fabryki też, z którymi współpracuję. Pierwsza fabryka na dziś to jest fabryka ekranów LED. Nie są to tylko ekrany, są to również różne ekrany na szyby. Zresztą zobaczycie, także zapraszam Was serdecznie. Jedziemy. Dojechaliśmy. Idziemy. Pozmieniało, to już nowa firma. Naprzeciwko była inna firma, teraz nowa powstała. Bardzo szybko. Już widzę nowe reklamy pozakładane, oknami się zajmują. Wejdziemy, zróbmy sobie mały objazd, przelot. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Jest to Shenzhen, jest to górna część Shenzhen, zaraz za Bałam. I mamy tutaj jakby infrastrukturę typowo jeszcze tak zwaną starą robotniczą. Te wszystkie budyneczki, które tutaj widzicie, zostaną niedługo wyburzone. One już są jakby opuszczane, już są wysiedlane stąd fabryki. Fabryki się przenoszą w nowe miejsca. Tak jak widzicie, na wprost mamy już nowe budynki postawione. Część tutaj jest fabrycznych, z tyłu widzimy budynki, które są mieszkalne, to wszystko jest infrastruktura właśnie taka typowa fabryczna chińska. Niskie 4-5-piętrowe budynki, w których mieściła się i fabryka, mieściło się również jakby życie pracowników. Taki mały najazd, to jest mniej więcej w tym miejscu, tak to wygląda i to już jakby się wszystko kończy. Po lewej, po prawej stronie typowe budynki fabryczne. Tak wyglądały, a tak wyglądają miejsca teraz, gdzie mieszkają pracownicy. To są też starsze miejsca, też stare budynki, ponieważ jest już mniej pracowników, dlatego już potrzebują tutaj mniej mieszkań. I to by było na tyle. Słuchajcie, gnamy do fabryki. Dobrze. Dziewczyna nam potańczy. To jest podłoga, ale jest fajna, bo nie ma szkła na górze, tylko jest już zmontowana z zabezpieczeniem. Tego nie widziałem jeszcze. I dziewczyna sobie ładnie może. Beautiful. Beautiful? Yeah, to go. Ja tu już mamy inną. Inne skanowanie widzę. Scan. What is scan here? I tu możemy popatrzeć na dziewczynę. Od tej strony. To jest montowane w okna. To jest fajna rzecz, bo można wykorzystywać jako reklamę. 2.5. No takie to już zabawki, to już. 1.9, jakby ktoś sobie chciał zrobić kulę ziemską, to zapraszamy. A tu mamy skwery. No to akurat się nie nadaje na zewnątrz, do wewnątrz tylko. Znaczy, ale już widzę małe problemy. Ale to o nich później powiem. Dzisiaj sobota, to za dużo nie pracują. Tu składają, tu mają ramki i składają tu ekrany całe. Trochę mają tych transparentów. Tu jest moduł testowy.
Tu macie ekran, żeby nie było niejasności. Jest. Mają tego od groma, a tu macie testowanie modułów, testowanie elementów. Każdy jest testowany. Jeżeli jest problem, to macie zaznaczany element i te elementy są do wymiany. To jest bardzo ważna rzecz. Tak samo jak bardzo ważną rzeczą jest wysezonowanie tego. Tu macie pojemniki do transportu. Te pojemniki zawsze mi się podobały. W takich pojemnikach to idzie, oni to nazywają fly case, ale nie są tylko do jakby samolotowego transportu, ale są to bardzo fajne skrzynie do transportu, jeżeli zmieniacie miejsce, prawda? O, widzę Nova Star, znajomy. And this is P3.91 and this is the processor video. Yes, Nova Star, yes. This is a simple module. Spare parts. Yeah. Okay. Te są akurat aluminiowe, bardzo fajne. Waga inna, nie? To na takie macie na wystawy. Okay. Nasi ludzie chcą po angielsku gadać. No ale niech pogadają. No i jesteśmy w najlepszym miejscu, bo jest klimatyzacja i to dość ostra. Tu jest cały system produkcji. Testują. Ok, idziemy zobaczyć, co oni tu majstrują. Tu macie płytki PCB. A tu macie cały system produkcji. Wszystko zautomatyzowane. Słuchajcie, nie dalej jak LED and IC. No i wracając do tematu, słuchajcie, pamiętam czasy, jak tutaj siedziało ze 40 osób. Hot machine. Tu są montowane, wkładane moduły, które zostają wygrzane. Ok, idziemy dalej. Zobaczcie, wszystko zautomatyzowane. A powiem wam, że pamiętam tą fabryczkę, jak ta fabryczka pracowała tylko i wyłącznie na składaniu. Każda taka maszyna ułatwia im pracę. Tu jest IC, montowanie IC na płytkach druku. A tu idą moduły, płytki druku, płytki PCB. Dobra. Tu mamy elementy, które są włożone w płytki druku. I one idą sobie później na tych całych, żeby się nie przesłaniały, tak jak tutaj. Płytki PCB. Ok. Wszystko jest na takich płytkach druku. Później jest podłączony transparent. Fabryka dosyć daleko się posunęła. Pracowali manualnie, w tej chwili widzę, nasuwają maszyny jedna za drugą. Obsługa się zmniejszyła. Ile ja tu widzę osób? 6. I praktycznie po całym systemie wychodzą gotowe płytki druku. I wyjdzie wam na końcu cały gotowy moduł.
Tu jest płytka druku, która już ma, nie ma jeszcze naniesionych biudle. Ona przechodzi do następnego. Jest. A, okej. Okay. Don't cast, tak. PCB, don't cast, okej. Okay. Tu zostaje płytka druku wsunięta. I tu już zaczyna się cały proces nakładania, nałożenie pasty, tak zwane cynowanie. Następnie idzie do wygrzewania. Mamy temperaturę ponad 200 stopni, ale tu już są nakładane elementy, czyli mamy elementy nakładane na płytkę druku. Słuchajcie, cynowanie to na początku, przepraszam, pomyliłem. Tu mamy nakładane elementy na płytkę druku. Tu mamy diody. Jest LED. Tu mamy następne diody. Tu troszeczkę Wam przyspieszyłem całą pracę. Tu wyjdzie płytka druku już z naniesionymi elementami, z diodami. Zostanie złapana przez ten podajnik i ten podajnik przesunie do wygrzewania. W tym miejscu następuje roztopienie pasty, cyny. Zobaczmy, ok. Mamy płytkę. Płytka z naniesionymi elementami. Idzie sobie tam do pracownika. Pracownik praktycznie siedzi i pilnuje. Potem wchodzi na gorące. I tam następuje już połączenie diody poprzez pastę cynową razem z płytką druku. Tu widzę, mają nowe maszyny ustawione, przygotowane miejsce na nowe. I tu już praktycznie wychodzą nam płytki druku. Płytki druku oczywiście każda jest testowana. Testowana w czterech kolorach. Znaczy w trzech kolorach, przepraszam. No biały ostatni, tak. I sprawdzają panie tutaj, czy wszystkie diody pracują, czy wszystko funkcjonuje. Jeżeli wszystko funkcjonuje, płytka idzie do skrzynki, bardzo ładnie, a jeżeli nie funkcjonuje, zostaje oznaczona karteczką i ten element jest naprawiany. Tu mamy zielony, niebieski, biały, elegancko poszły. O, tam pani znalazła jeden i to idzie do naprawy, tak? Czyli cały system kontroli jest. Oczywiście pamiętajmy, że ważne jest później całościowe tak zwane sezonowanie, czyli powinno to przynajmniej ze 4 dni chodzić u nich na tak zwanym wygrzewaniu. Tu mamy elementy, gdzie już są naniesione wtyki. To są system sygnałowy, system zasilania. Podzielone jest to wszystko na 4 elementy. Tak jak tutaj widzicie, są elementy do sygnału. Tu jest do zasilania. Natomiast ona jest w tej chwili połączona jako jeden par, tak? Ale jest możliwe oczywiście, aby wykorzystać system tylko i wyłącznie połówkowy. Ale to wtedy płytka druku jest po prostu cięta dodatkowo. Także to jest takie ułatwienie. Ok, system, jeżeli używacie do wewnątrz, tutaj przerwy nie są zalewane, jeżeli na zewnątrz, są zalewane tutaj klejem. Oczywiście na to jeszcze przychodzą kratki ozdobne. Tak jak kiedyś oni kupowali takie moduły, tak w tej chwili sprzedają te moduły. Mając maszyny do produkcji, sprzedają moduły, gdzie inne fabryki składają sobie z ich modułów ekranu. Tu już jesteśmy na drugim piętrze. Tutaj jest miejsce do pakowania. Pakują moduły. Moduły sprzedają lub robią całe ekrany samemu. Tam widzę maszyny. Jeszcze to pokażemy Wam. Oni przed tym mieli jedno piętro. I nawet nie w tym miejscu, muszę Wam powiedzieć. Ale to już inna rozmowa. Także tutaj pakowanie modułów na sprzedaż. One są, później zaraz Wam pokażę, jak te elementy są montowane. Ok, mając taką płytkę druku,
ona oczywiście to jest na PCB, ona jest później oprawiana w taki element plastikowy. Dziewczyny tutaj walczą, ale tutaj widzę, że rozkręcają, bo są pewne elementy uszkodzone. To jest testowanie, czyli moduły tutaj pracują. One muszą tutaj pracować przez pewien czas. Ja zawsze chcę, żeby to było przynajmniej 4 dni. I ewentualne problemy, które by wystąpiły po takich modułach, żeby później się nie okazało, że po złożeniu idą na ekran, to mają oznaczenie i ten element jest wymieniany. Także to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Ponieważ taki moduł może po 2 dniach, macie tak, rozgrzanie, oziębienie. Tu chodzi klimatyzacja, więc to jest jakby pracuje zimno-ciepło. Może puścić któryś lód, później wy sobie z tym lutem nie poradzicie, nikt sobie nie poradzi. Oczywiście są dołączane zapasowe elementy, ale lepiej, żeby nie było tego, tej zabawy, bo później jest takie rozkręcanie, a śrubek jest tutaj od groma, śrubeczki są takie malutkie i zabawa jest naprawdę ciężka. Na górę idą ramki, to są ramki, które powodują, że macie czarne tło i również powodują refleks i osłaniają diody. I tak jak tutaj macie, testują się diody. Zobaczcie, tu jest dioda, która będzie do wymiany i ona musi pójść do wymiany. Tu mamy montowanie i zalewanie klejem. Czyli tu jest, tu akurat jest skręcanie automatyczne, czyli wkręty są montowane do... No jest to skręcane ze sobą. Tam się kręciki ustawiają. Tam chodzi, a zaraz znajdziemy jeszcze system zalewania. Także każda taka maszyna to jest przynajmniej 2 pracowników, jeżeli chodzi o szybkość, jakość i oczywiście dokładność. Punkt zerowy wymierza i jedzie. Dziewczyny się śmieją, próbują mi jeszcze raz tłumaczyć, bo nie ma mojej dziewczyny, która mnie zawsze tutaj obsługuje. Koleżanka, bo ona jest w szpitalu, także są koleżanki i na siłę próbują jakoś tłumaczyć mi. Tu jak się przyjrzycie, to już jest położona osłona. Już jest to zalane, nie? To jest bardzo ważne. To jest coś w rodzaju kalafonii. Idzie to od dołu. Kolega tu ustawia elementy. One mają otwory, tak jak tu widzicie. I jest to malowane od spodu. Zabezpiecza przed wilgocią. Moduł wychodzi. Doczyszczany. Każdy i jest ustawiany na półeczkę. Nie wiem, dlaczego tu mają to nie odpalone, no ale może akurat mała ilość modułów, bo tu macie też automatyczne zalewanie. A, this is up. Okay. This is glue up. This is up. To jest do zalewania modułów zewnętrznych. Wtedy to zalewa od góry takim specjalnym klejem. Dobrze, już teraz wiem, dlaczego ta maszyna nie pracuje. I tutaj jest układane na półeczkę. Wchodzimy dalej. Tu dziewczyny pokończyły, posprawdzały. I idą moduły do śrubek. Jeżeli się nie mylę. Jest łączenie płytki PCB do dolnej ramki.
i tutaj też maszyna do skręczania. Tu jest skręczanie od dołu. Tam mieliście skręczanie od góry. Jedna płytka druku. To jest jeden kwadracik. Tutaj macie cztery elementy razem ze sobą. I dziewczyna tylko układa. Także mają luzu podgląd. I tak będzie wyglądał gotowy moduł. On jest jeszcze nie skręcony, tu muszą być skręty, nie? Tu mamy następne pomieszczenie. Pakują moduły i tu mamy znowuż wygrzewanie. To jest najbardziej... To jest miejsce, które zajmuje... Znaczy to jest akurat czynność, która zajmuje najwięcej miejsca, ponieważ to się musi wygrzać. Słuchajcie, jak dopniecie, tu są elementy do naprawy, on musi każdy oznaczyć, to jest ciepłe. Chodzi i kontroluje, może w tym telefonie nie będzie widać tego czerwonego ładnie koloru, ale to tak wygląda. Później, następnie jak są moduły gotowe, jeżeli moduły idą jako same moduły do sprzedania, no to są pakowane. Ewentualnie są tak zwane kabinety i wtedy są tutaj ustawiane ekrany całe, które później znowu się świecą. O, tak jak tutaj macie, tam stoi taki duży ekran. Jeżeli się nie mylę, z daleka widzę. Czyli są montowane kabinety, do tego jest montowane moduły. Tu mamy już kabinety zmontowane. Jeszcze nie wszystkie, to są ekrany nieduże. To możecie łączyć sobie wielkość, jaką chcecie. Zasilacze są dobrej firmy, znam tą firmę. Aluminiowe, frezowane. Ważne jest tutaj, żeby element stykał się bardzo dokładnie z tym elementem, żebyście nie mieli prześwitów. Tu widzę, montują okrągły i ten okrągły jest dla mnie. To będzie takie round i to jest akurat dla mnie. Ale jeszcze nie są pomontowane elementy. Ja chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja z modułami. I tam złożone ekrany też. To, że jest spadek sprzedaży, no jest spadek sprzedaży, bo tu było naprawdę full tego od groma. A takich rondów jest około 10 zamówionych, jeżeli nie mylę się, czy 11, ale to ja mam je tylko skontrolować, że będą gotowe. Ok, idziemy do ofisy, ja wam zaraz pokażę. Ok, słuchajcie, tu macie namiar. Jeżeli będziecie chcieli poszukać, ja zaraz zapytam się, bo nigdy nie wiedziałem. My nigdy nie działamy na zasadzie strony internetowej, no ale zobaczymy, czy mają stronę internetową. Teraz wam pokażę coś, co jest częste w Chinach. Widzicie te wszystkie dziewczyny tutaj, wszystkich pracowników? No to są osoby właśnie, z którymi wy się kontaktujecie, z którymi wy rozmawiacie, żebyście zapamiętali. To nie jest tak, że wy rozmawiacie z osobą, która się na tym dobrze zna, bo tutaj dziewczyny nie za mocno się nawet znają na tym. Nie wiedziałem, słuchajcie, ale mają stronę internetową, tu wam daję wizytówkę, pokazuję wam wizytóweczkę. Chcecie, kontaktujcie się, nie ma problemu. Jak powiecie, że od Piotra, to wam zrobią niedobre. Okej, żarty. Okej, to tu macie numer. A my robimy sobie zdjęcie, kawałek wideo i co? I żegnamy się z dziewczynami, niech się bawią dalej. Także zapraszam, możecie śmiało się kontaktować. Ja nie mam z tym żadnych problemów, bo wiem, że i tak będę musiał to sprawdzić. Także do zobaczenia, żegnam was i dajcie znać, czy wam się podobają takie filmy.